Siema, tutaj Bartek. Jesteśmy na TerraHackMe. Mamy Jeffa. Czy można zhakować web serwer Jeffa? No i ten film będzie nagrany jakby mieszaną metodą tego, co było ostatnio. To znaczy, parę uwag, żeby nie dawać spoilerów za szybko. No to już 140 dni, to już nie trzeba. I tu mamy dwie flagi, user i root. Podpowiedź do usera jest taka, żeby dodać Jeffa do etc hosta. No to ja rzuciłem skana na początku. Nmapem, jak widać. Potem dodałem ten pliczek do etc host. No i rzuciłem kolejny skan. Jak widać. Tak, czy naprawdę myślałeś, że to będzie takie proste? Najdalej. Tutaj widzimy jakieś możliwość wysłania jakiegoś pliku. No i ten. No i formularz oczywiście. Ale tutaj właśnie pokazywałem, że to nic nie robi. Że tutaj po prostu nie ma żadnych działań. No i kolejne puste. W assets mamy dostęp zabroniony. Backups. Pojawia nam się taka informacja. Jeff.tryhackme. No i to jest tyle, to jest zwykły tekst, to jest source code, też nic. Zatem moim kolejnym punktem było przeskanowanie, tutaj jak widzicie, to są te wyzwy przeskanowane, przepraszam. Tu chyba w dwojej kolejności wrzuciłem w takim razie. Z takimi tutaj rozszerzeniami PHP, TXT, HTML. Kolejne w uploads, szukałem trochę to samo, ale dodałem na przykład tara, olda, 7-zipa. To samo w adminie. I teraz znalazłem login page PHP, który nam za bardzo nic nie powiedział. Coś nam powiedziało, tutaj w backups, znalazłem backup.zip, jak widzicie. Tutaj skanowałem dalej source code, ale nic się dało, no i pobrałem sobie login PHP, jak widzicie, zawiera 0 bajtów. 0 bajtów jest po prostu pusty, a ponieważ jest pusty, no to nic tam nie znajdę, prawda? Logiczne. Ale mimo to chciałem to pokazać, tutaj otworzyłem sobie, wykatowałem login, no jest nic, dosłownie nie ma treści żadnej. Jak widzicie, 0 bajtów. Następnie pobrałem sobie backups zip. No i ten już coś ważył, prawda? Coś już ważył, więc jakieś rzecz było. Ale niestety, jak widzicie na zdjęciu, trzeba było hasło. Kolejne, no użyłem John'ego, zip to John, backup zip, hash. No i coś miałem problemy z tym. Jak widzicie, pokazywało mi, że tam nie ma hasza. Dałem ścieżkę bezwzględną do John'ego. No i już mi zaczęło działać. No i dodałem sobie jeszcze word list. No i po dodaniu wordlist mi zhakowało tutaj, że to jest Burning Bird z wykrzyknikami. No i unzipuję sobie tego backupa, wklejam to hasło. No i wszystko działa, wszystko nam działa. Przechodzimy sobie. Tu już nagranie na żywo, słyszę, że trzeba będzie wyciąć. No i tutaj dodatkowo użyłem Nikto, jak widać. Wykatowałem sobie tutaj jedyny plik, który jakiś miał sens, WP backup. No i następnie muszę zwolnić to nagranie. No i następnie chciałem sobie gdzieś te poświadczenia wpisać. A ponieważ wiedziałem, że to będzie WordPress, ja nie wiedziałem, jak mam go znaleźć, no to użyłem sobie w takim wypadku, użyłem sobie skana GoBusterem z vhost. No i jak widzicie, znalazłem WordPressa. Dodałem sobie WordPressa do pliku etc/host. No i odpaliłem. Odpaliłem normalny, powiadaj WordPressa, no i odpaliłem sobie wp-scana, jak widać. Wp-scan pokazał mi, że jest coś takiego użytkownika jak Jeff, co można było się domyślić, ale wolałem mieć pewność. No i mamy użytkownika Jeff, no i nasze hasło, które wtedy znalazłem, prawda? To hasło, które wtedy znalazłem. I to hasło działa, jak widać. Administration verification. No i już mogę powiedzieć, tutaj przygotowałem sobie PHP reverse shella, żeby go przesłać. Przesłałem go sobie jako PHP, ale to nic nie dało. No i następnie przesłałem sobie jako, próbowałem sobie przesłać takiego po prostu prostego shellika w tym miejscu, aktywowałem sobie skrypt i niestety nic się nie stało. Przekierowało mnie, że to jakiś problem. Próbowałem w takim razie wkleić do Ahmed PHP. No i na początku mnie podziałało. Nie wiedziałem czemu.
No i za chwilę będzie, czemu nie podziałało. Jeszcze chwileczkę. Nadal nie działa, nadal nie rozumiem dlaczego. Musiałem sobie dezaktywować. Dezaktywowałem go i dopiero po dezaktywowaniu mogłem sobie wrócić do tego, mogłem to wkleić i teraz się udało. Znowu musiałem teraz aktywować. Jest ten odpalony. No i po aktywacji, jak widać, chwilę odczekałem. Chwilę czekałem. No i udało nam się. Byliśmy użytkownikiem sieciowym. Proszę moją uwagę, zwrócił tutaj, jak widzicie, ten plik. Plik nazywał się FTP Backup. No i sobie go postanowiłem go wykatować. Zwrócił moją uwagę, bo był jako root zapisany. No i tutaj mieliśmy informacje pewne, które przewinąłem zbyt szybko. Ale te informacje to między innymi to, że tam był backup manager oraz super user password. No i jako, że mieliśmy tutaj tylko SSH i HTTP, tylko dwa porty, spróbowałem tych poświadczeń do SSH, nie działały. No i chwilę pokombinowałem, odpaliłem Linpisa. Tutaj pokazuję, jak go sobie skopiowałem, jak odpaliłem serwer, no i pobrałem go na moją maszynę. Odpaliłem Linpisa. Linpis pokazał mi, co mnie pokazał, już nawet nie pamiętam. Między innymi to, że wygląda, jakbyśmy byli w Dockerze. Zatem trzeba było zrobić takie ucieczkę z tego Dockera. No i ta ucieczka z Dockera wyglądała w sposób następujący. Na początku próbowałem sobie w kernelem odpalić FTP z poświadczeniami, jak widzicie, backup super user password na tym porcie, na tym IP, które zostało pokazane w tym pliku. Odpaliłem to sobie tutaj. No i na początku nic się nie stało. Były same problemy. Zresetowałem sobie to połączenie. To będzie pokazane, czy nie będzie? Tak? No i potem doczytałem, że muszę to zrobić minus P, tak zwany minus proxy. Minus proxy minus, no i w tym momencie udało mi się odczytać zawartość. Widziałem, że jest tam plik files. Kolejno ten plik files po prostu sobie włączyłem. No i pojawił się jakiś kolejny problem. Czytałem dalej, szukałem. No i tutaj musiałem zajrzeć do write-upa, ponieważ jak widzicie, napisałem to. Nie wiedziałem, co. No i w tym miejscu dowiedziałem się, że jak zacząłem do write-upa, że musimy upchnąć jakby trzy pliki do serwera FTP. Parametry do tara, tak jak opisano w gftobins, no i zaraz to pokażę, żeby uciec z tego Dockera jakby. No i następnie pokazuję, jak to robiłem. Tutaj na początku wywołałem sobie echo Pythona do shell sh. Następnie, to sobie nie trzeba to przedłużyć. Następnie poszedłem do, no jak to było w instrukcji tego z gftobins, tylko lekko przerobiłem. No i to wszystko miałem potem przesłać kolejnymi komendami. Można sobie pośledzić. Czyli curl, jak to widzicie, minus V, minus T. Tu pokazuję, że się pomyliłem w folderach. No i użyłem dokładnie takiej komendy, jak jest pokazana. Czyli przesłałem sobie te wszystkie pliki na końcu plik shellowy. Po prawej można zauważyć nasłuchiwanie na porcie 5555. No i tutaj pokazuję, że przesyłałem po kolei plik po pliczku. No i to nasłuchiwanie jest włączone. Tutaj mała pomyłka, bo użytkownik, od którego wziąłem write-upa, to nie zmieniłem IP na moje, tylko na jego, więc tutaj niestety właśnie mój błąd. Zapomniałem to IP podmienić. Jeszcze nie działa, nie działa, nie działa. Cały czas nie chce działać. Czekam i czekam. To powinno, z tego co tam czytałem, około w write-upie około minuty to się robi. I wydaje mi się, że mogłem się pomylić tutaj. No i po około 30 sekundach mamy tutaj naszego backup managera, jak widzimy. Tutaj chciałem sobie wejść do Jeffa, ale nie mogłem wejść do Jeffa, bo mamy przejść do Home'a. Miałem permission denied. Spawnowałem sobie tego, nie wiem jak to nazwać, Basha po prostu Pythonem. No i sobie wyszukałem, tutaj jest komenda, znajdź wszystkie file, które user Jeff, które należą do usera Jeffa, który, no tutaj jest Jeff, prawda, po prostu.
No i nie wyświetla, czego nie mogę. Znalazłem system tools i znalazłem Jeff Backup. Do system tools mamy dostęp, możemy go czytać i wykonywać, ale do backupu nie mamy w ogóle dostępu, jak widać. Dobrze, uzyskałem tutaj hasło, ale jak ja to zrobiłem? Zatem uruchomiłem sobie nasze OPT system tools, no i wybrałem sobie opcję 2, no bo jedna wydawała się głupia, no i wtedy mam jakiś problem. No to uruchomiłem sobie jeden, no to mieliśmy po prostu PSA UX, jak widzicie. No i tyle. Wybrałem sobie opcję znowu 2. Znowu nie działała. 3, wyszedłem. No i sobie przeszedłem do tego katalogu, zobaczyć, co tam siedzi. No i tutaj wyszło, że mamy message.txt i mamy sys-tools. Tu mamy, że powinieneś logować się swoim obecnym kontem, żeby zacząć zmienić swoje hasło. Myślę, że nie zapomniałeś o tym. No i tutaj chciałem utworzyć przywiązanie symboliczne do tych plików, ponieważ zarówno Jeff Backup, jak i message.txt, przepraszam, że message.txt możemy z tym coś robić, ale tym Jeff Backup, gdzie to jest? Jeff jest tym właścicielem, jak widzicie. No i tutaj zrobiłem to wiązanie symboliczne. No i uruchamiając ponownie to sys-tools, jak widzicie tutaj, tu się pomyliłem na początku, nie dałem F, wyświetliło nam hasło Jeffa. Więc pozostaje przetestować, czy to działa. Jak działa, to się bawię dalej. Działa. Następnie natrafiłem na taki dziwny problem, że nie mogę sobie właściwie nic robić. Tak samo jak ten tabulator, to takie dziwne rzeczy wyskakują. Co ciekawe, znalazłem flagę. Teraz już te. A, moja ucieczka, tak. Tutaj ja znalazłem takie coś, że to jest. To właśnie to jest airbash, jak z tego uciec, sprawdziłem. No i tu wychodzi, że wystarczy, że damy minus T bash no profile i już możemy sobie normalnie tabulaty używać. No i ten user.txt, jak widzicie, ja sobie katuję. Hash me like one of your French girls. Okej, okay, ale haszuję sobie, znaczy klikam tutaj. No i nic. A podpowiedź jest, że dodaj jeff.txt do etc hosts, więc no cóż. I nie wiem, o co tu chodzi. Mogę sobie spróbować jakieś proste hasze. Nie wiem, MD5 jest najprostszy hasz, jaki przychodzi do głowy. A może to jest jakiś teraz? A może właśnie w sumie? Jakieś sza-jedynki też? Ale. Bałem się, że wyszkodzi coś. Nie ten. No, zobaczmy jeszcze sza-jedynki. To zaraz zrobię samemu. A, nie wyłączyłem nagrywania, fajnie. Chciałem wyłączyć. MD5 online, o może ty? No i nie wiem, jakie są jeszcze proste hasze. Generate. Może ty? MD5, zajebiście. Dobra. No to co, sudo minus L. Twoje hasełko. Nie no, bez jaj, naprawdę? Nie no, kpicie sobie, że takie proste będzie. Nie, bez jaj. Root za 100 coś. Co? Was pojebało? Nie, przecież to jest żart jebany.
Dobra, rozumiem. Binary sudo, circuit according cron tab. A, i tu muszę dodać, no dobra. Tak chwilę czytałem i nie chciało mi się ten zrobić, ale podobno wystarczy tutaj dodać, ups, wystarczy tutaj dodać dwukropek, wykrzyknik, bin, bash. O, wystarczy. No i tyle, zrobione. Flagę specjalnie uciąłem, żeby jeżeli ktoś chciał zdobyć, to proszę sobie zrobić. Instrukcja jest dość jasna. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Tyle. Na razie, właśnie pokazałem flagę. Jej.